Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich odwiedziliśmy w ich siedzibie, która mieści się w suterenie piętrowego budynku przy ulicy Wojska Polskiego. Członkowie towarzystwa spotykają się tam regularnie, a tym razem podsumowali swój ostatni wyjazd na Kresy. Nastąpił on tuż po podpisaniu umowy partnerskiej Bolesławca ze Zbarażem. Byliśmy w Zbarażu na takich roboczych ustaleniach. Zapoznaliśmy się już dokładnie z członkami Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa Zbaraż. Poczyniliśmy pierwsze ustalenia w zakresie współpracy, ale również, ponieważ wielu członków naszego towarzystwa to mieszkańcy Maksymówki, byliśmy w Maksymówce oddalonej 12 km od Zbaraża. Tam nagraliśmy cały wjazd, domy, ulica, kościół, cmentarz i pobraliśmy ziemię, którą przywieźliśmy tutaj. Ziemia została umieszczona w urnie, którą wmurowano w Żeliszowie, w pomnik upamiętniający 70-lecie ekspatriacji mieszkańców Maksymówki na ziemię bolesławiecką. Niedaleko Maksymówki położona jest Tarasówka, miejscowość związana z rodziną Bożeny Majewskiej. Urodzona jestem w Poznaniu, ale cała moja rodzina pochodzi z Podola, dokładnie rzecz biorąc ze Zbaraża i z okolic. Mając sąsiadkę Basię Smoleńską, przy rozmowie takiej bardzo sąsiedzkiej i luźnej zorientowałam się, że ona jeździ na te Kresy, a gdzieś zawsze od dziecka słyszałam ciągle tą opowieść. U nas w domu, a wiedziałam, że jak u nas w domu to jest Tarasówka i Zbaraż. Gdzieś mnie tknęło w sercu mój brat, który tam był urodzony, moja siostra. Brat już niestety nie żyje. On zawsze tęsknił, zawsze chciał tam pojechać. Moi rodzice rzewnie opowiadali o tamtych terenach. I jak gdyby w ich imieniu tam pojechałam. No i się okazało, że przypadkowo, że odnalazłam tam rodzinę. Ze Zbaraża bolesławianie pojechali pod Lwów do Nowego Rozdołu. My byliśmy gośćmi podczas Dni Kultury Polskiej w Nowym Rozdole. Nowy Rozdół jest bardzo już związany z Bolesławcem, ponieważ raz byli tutaj na koncercie, a dwa razy uczestniczyli w projekcie ze szkołą, zespołem szkół ogólnokształcących i zawodowych i co roku zapraszają nas na obchody święta szkoły. Z Nowym Rozdołem rodzinnie związana jest z kolei Maria Junkiewicz. Byliśmy zaproszeni między innymi na Dni Kultury w Nowym Rozdole. No tam bardzo fajnie spędziliśmy czas, chociaż nie było tak jak wcześniej zaplanowali, bo akurat tam zdarzyła się taka przykra sytuacja, że zginął żołnierz z tej miejscowości. No i ta uroczystość musiała być troszkę taka skromniejsza. Tak. A tam obok tego Nowego Rozdołu są korzenie mojej mamy, także przy okazji odwiedziłam stare. W jakiej miejscowości? W Rzozdowcach, do kościoła moja mama chodziła tam niedaleko. Ale mieszkała w Laszkach, Tak, tak, niedaleko, tak. A dla ciebie Zbyszek to nie są te rodzinne strony, ale poznałeś kolejne jakieś nowe miejsca, w których jeszcze nie byłeś na Kresach? Ja tęsknię zawsze za Polesiem, ale tak los no, po prostu spłatał, że pojechałem raz z żoną do Nowego Rozdołu, do Brzozdowiec, tak mi się tam spodobało i rzeczywiście jeżdżę już chyba 7 czy 8 raz. Sierpniowy wyjazd na Kresy był możliwy dzięki współfinansowaniu ze strony samorządu bolesławieckiego. Dlatego członkowie towarzystwa podkreślali swoją wdzięczność za tę pomoc. Jednym z celów wjazdu był też Drohobycz, skąd również pochodzi wielu bolesławian. Należy do nich Władysław Olszewski, który do Bolesławca przyjechał jednak całkiem niedawno. Młody bolesławianin chyba, prawda? Od 4 lat. A jest też członkiem Stowarzyszenia Byłych Drohobyczan. Ja się urodziłem w Drohobyczu w 1937 roku. Wpierw moje losy się były w Obrzychu, potem studia Bytom. No i tutaj los matrymonialny przywiódł mnie do Bolesławca. A już tam po wjeździe z Kresów często pan tam bywał? No, my mamy jako drohobyczanie swoje stowarzyszenie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, zawiązane w tym samym roku, co Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, czyli w zasadzie na Kresach Południowo-Wschodnich jest dwa stowarzyszenia. To, które mówię, TML, krótko mówiąc, i właśnie to nasze drohobyckie. W wyjeździe uczestniczyła też inna drohobyczanka, Krystyna Krawczyk. Jestem urodzona w Drohobyczu.
Byłam drugi raz od czasu wyjazdu, bo 17 września 1945 roku przyjechałam tutaj pierwszym transportem jako małe dziecko. No i byłam zachwycona teraz, że tym wyjazdem i poprzednim też w zeszłym roku. No pojechałabym jeszcze, ale człowiek się starzeje, nie wiadomo jak to będzie, ale cieszę się, że byłam. A przypomnijcie, jakie wrażenia w Pani budzi właśnie pobyt tam? No więc miałam 5 lat jak tu przyjechałam, więc trochę pamiętam. I w zeszłym roku jak pojechałam, to chciałam skonfrontować, czy to co pamiętam, czy to się zgadza. No i potwierdziło się, że tak. W Drohobyczu od lat działa m.in. szkoła, w której chętni uczą się polskiego. Rozmawiano tam o możliwości pomocy w utworzeniu podobnej szkoły w Zbarażu, ponieważ tam również są chętni do takiej nauki. Do końca września ma być już zarejestrowane w Zbarażu Towarzystwo Kultury Polskiej. A znających tamtych Polaków, a konkretnie Halinę Drozdowską, zainteresuje pewnie, że pani Halinka wreszcie uzyskała kartę Polaka, o której tyle lat marzyła. W tamtym tygodniu pani Halina Drozdowska, u której gościmy zawsze w Zbarażu, dowiedziała się, że ma przyznaną kartę Polaka. W ciągu 2 tygodni ma ją odebrać.